Po nowy dowód. Pierwsze co? To nowy dowód. Dobra, nie, idę do fryzjera. Nie, ja nie będę ryzykował. Evron, a masz wymianę Urusa i Corvette? Mam Audi, Lambo Urus, Divo, BMW, Corvette, Mitsubishi Evo, Lambo i BMW. No w sumie wszystkie importy jakie miałem, no nie? Dobra, najpierw fryzjer, widzowie. Fryzjer. Dobra, szybko po dowód. Dobra, jedziemy i robimy rekompensatę wszystkich fur. Pagman. Jadę po nowy dowód, bo ten wczorajszy mi się spalił. Jedziesz po nowy dowód i co dalej? No rekompensaty, nie? Są tuningi rekompensat, właśnie idziemy sobie tunować nasze zajebiste fury. Erwin, no. Jak coś, no. Jak będziesz wymieniał Lambo albo Divo i się zastanawiał, no. To zwróć uwagę na Autoschlagen STR. Ale co, jak biorę raz, to co, to już ribbozo, jak mi się nie spodoba? Nie, możesz wtedy wziąć inne. O, i zawsze tak mogę? Czy jakiś czas jest na to? Przez dobę. A, przez dobę! Czy jak wybiorę i okaże się, że z dobę, to mogę zmienić na inne, tak? Ja mam nadzieję tylko, że mechanicznie są, bo tak mechanicznie kosztowały pieniędzy. Okej. Dobra. Ty, ale na jakim parkingu? Ej, zróbmy tak, jak chcecie... Ja pierdolę, nie ma mechanicznych. Jesteśmy na ZTS-ie obaj. Jak chcecie, to no na ZTS-ie mogą psy jakieś przyjechać. Ja bym może wziął ten... parking na GOH? A to wy tunujecie fury z rekompensat? Nie no, one będą pewnie stunowane. A, karbo nie rób mechanicznego może, to? No bo jak wszystkie fury miały tu... Ta, zróbcie wizualkę, mechaniczna na pewno będzie. Wizualki robimy. Git. A w sumie dobra, to na ZTS-a przyjadę, bo ja i tak wyglądam jak ćwiara. Tak, w razie czego musicie do mnie ćwiara. Siwy powiedział, żebyśmy nie robili, bo... Dzień dobry, maskarz. Księżniczka, gdzie jesteś? No jadę do miasta. Będę na ZS-ie, będę. A dlaczego tych limitek nie ma? No niestety, przyszedł Rockstar i powiedział, że nie mogą być fury, które są własnością firm trzecich. Czyli nie może być Ferrari, nie może być Lambo, nie może być Bugatti, bo są to samochody nie należące do Rockstara. Ale czemu tylko na Five City? Na każdym serwerze tak będzie. Rockstar leci od góry do dołu. Dostało pismo No Pixel, teraz dostało Five City. No jakby oni lecą... Każde pismo muszą dostosować do serwera, nie? Nie mogą wysłać każdemu serwerowi tego samego. Karl Harris! O mój Boże! Dobra. Patrick Harris musi mieć najbardziej otwartą głowę ze wszystkich ludzi. Ale on na pewno będzie miał. Robię ogłoszenie, bo to jest też troszeczkę... Ja to troszeczkę źle powiedziałem. Fake dowód, widzowie, działa tak. Nie ma co tutaj winić policji. Stanę po stronie policji, bo nie można hejtować za nic. Fake dowód działa tak, że jeżeli teraz dostanę FTS-a, podjedzie do mnie Grzesiu i powie: dzień dobry, kim pan jest? I ja mu mówię: Karl Harris, i daję mu dowód. To on mówi: okej, to miłego, panie Karl, nie jest pan poszukiwany. Ale sytuacja jest taka, że jeżeli ja wpadnę już do aresztu, to fake dowód nic nie daje. Takie są zasady. Więc ja mogę jeździć po mieście, jeżeli zatrzyma mnie policja, ja im pokażę dowód, to oni mnie nie mogą ścigać, bo ja jestem jakimś Karlem. Ale jeżeli już jestem w areszcie, to mogą tabletowo sprawdzić, czy ja jestem obywatelem miasta. Więc po prostu ja wtedy wpadłem. O kurde! Masz to dobra. U siebie? Co to jest? Moje dwa tenefiki. Siwy, jakie masz eski? Dobra. Co masz w eskach? Dobra, robię teraz. Na pewno jest ten. Mercedes mamy tak. BMW M5, to wygląda na razie. Lambo Huracan Evo, to jest chyba. Tak. Mitsubishi Eska. Lancer Evo, Chevrolet Corvette, motocykl Bugatti Divo, Lambo Urus, Audi RS6. Dobra, czyli Lambo Huracan. Motocykl? Za eskę zobacz. Dobra, Lambo Huracan Evo. O mój Boże! Ja p***ole, dobra. Co? Czytaj to, co masz eskę. Conquette 4C, Inferno 2 SE, Ernus SR, Nero PS, Osiris FR, Schlagen STR, Tempest. Tonero 3, to jest z esek. Zobacz sobie szlagę na jako to pierwszy. Po kolei wymieniaj i wyciągaj. A jak to? To ja mogę tak. A ja mogę tak, dobra, tak, koketa. Koketa. Zamieniono pojazd, dobra? Czyli koketa. Potem tak robisz. Klikłem. Kurwa. Ładna. Okej, dobra, czyli to jest. I teraz chowam i zmieniam, tak. Zmieniasz koketa i na kolejny stan. Kokieta i teraz Infernus. Dobra, Infernus. Wymieniam Infernusa. Chowe. Wyjebane. Wizualnie mi się po prostu nie podoba, więc już na pewno pamiętaj, tego nie użyję. Mają dużo wizualki by default. Prawda. Infernus SR, to też chyba gówno. Nie, czekaj, Nero PS. Nero powinno być ładne chyba. Okej, no to jest takie Bugatti, nie? Tylko Bugatti, w wersji budżetowej. Lepszego Bugatti nie będzie, jeżeli chodzi o wygląd. To nie, no Traxa macie, ale to.
Dobra, ja zamieniamy dalej. Osiris FR. Okej, okay. Jakby się stunowało jakoś Pagani. Fajnie, to by nawet Pagani. Wyglądało git. Pagani takie, okej. I teraz jeszcze nam zostało Schlagen, Tempesta i Torero. Schlagen, mówisz? Schlagen to jest Schlagen to wygląda jak ten No okej. Okay. Jeszcze wizualkę trzeba zrobić, jest zajebiste. Bo ja mam dwa, no nie? Bo ja mam i Lambo i ten. No. Ten pierwszy chyba najładniejszy, nie? Czad? Kieta na pewno do ciebie pasuje Pagani. Okej, okay. Na razie drugi wybór to by był. Na razie by był to drugi wybór. Kokieta pierwsza i to drugie, dobra. Dobra, ale jeszcze mamy. Schlagen to był teraz, tak? To jest jeszcze Tempesta. No to zapisz na tym. Okej. Takie Lambo w sumie, nie? Tak, to jest Lambo. Witam, Bat 300. Erwinku, czy oni cię wczoraj odbili od plaży? Tak. Erwinku, nie mogłem wczoraj cię odbić, bo żarłem pizzę. Ale słuchaj, te k***wyje, powiem ci... Słuchaj, Janek, ja mam dla ciebie ekstremalne zadanie. Ja już zauważyłem pattern. Jest zadanie od idola! Ja już mam pattern, słuchaj, bo ja już byłem dwa razy odbijany z takiego konwoju o śmierć, nie? Słuchaj, jak jest rozpoczęte odbicie, to oni robią takiego żółwia z samochodów, rozumiesz? Jest więźniara i wokół inne fury, nie? Słuchaj, tam się po prostu trzeba wpadolić jakimś samolotem w to! Erwin, wiesz co tam trzeba Janek, zrobić? Wiesz co tam trzeba zrobić? Trzeba rzucić bombę. Wojna wymaga poświęceń, jesteś za to odpowiedzialny od teraz. Jak napiszę na Twitterze Batches, to wiesz, że odpalam kod awaryjny i będzie trzeba to wykonać. Salut! Mi spadł. Dobra. I czekaj. I jeszcze mi zostało... Torero 3! Dobra, Torero 3. Torero chyba też było git. On jest spoko. Nie, ja to chyba nie, wiem, to chyba jest 0-1 dla mnie, co biorę. I mąż, Schlagen i Koketa. Koketa i Schlagen, co? No. Nie, na pewno Koketa. Dobra, to nawet już nawet nie myślę, bo Koketa jest zajebista. Zastanawiam się między Schlagenem, a ewentualnie tym Lambo, nie? No Koketa jest dokona, nie? Koketa jest, Koketa siedzi. Czyli jeszcze rekompensata. I mogę jeszcze jedną mieć, tak? Mogę mieć jeszcze za Divo. Aha, bo jak wymieniam A-klasy, to potem mam tylko A-klasy, tak? Tak, w tym? A-pluski na A-pluski. Dobra. To Osiris? Osiris to jest Pagani, no by do ciebie pasował Osiris. Jak się dobrze stunuje i ładnie zrobi... Siadaj, spierdaj. Wsparcie już wzywali. Jedź, ładnie się w kurę jedź. Będę na GOH, tym parking. Szczerze, to wygląda nawet, nie? Pamiętajmy, że to jest stokowe, tutaj można wszystko przerobić, no nie? Bo te fury można lorowe bardzo przerabiać. Trzeba widzowie zaakceptować to, że no wiecie, no nie będę miał Aventadora, nie, itp. I to nie ma tablic, ty, bez kitu, zobacz! I to nie ma tablic! Evron jeździ swoim autem. No spokojnie, akurat to nie ma tablic, to mogę pojechać chwilę. Akurat tą furę mogę chwilę pojeździć jeszcze. Ale nie, swoimi nie jeżdżę na razie. Tylko no teraz wiecie, akurat było tak, że ludzie mi spalej. Czekaj, powiem Karbo, żeby weszli na radio w razie czego. Słuchaj mnie, no. Karbi, powiedz wszystkim tam, żeby poszli na 482 radio, bo ja tutaj w razie czego, nie? Dobrze, jedź na parking GOH, dobra. Czekasz tam, dobra. Bo jedzie Tiger z Wagosami, bo mają jakąś informację dla ciebie odnośnie dobra. Dillera dobra, broni. Dobra, to 482, wejdź tak na radio, żeby dobra. Nie trzeba było dzwonić. Nara. Nie, za BMW mam... A ile za BMW mam A-klasy, a co jest z A-klas fajnego? To A-klasy później. Nie, no ta koteketa najładniejsza chyba. Jasne, mów do mnie. To ty, ja myślałem, że ta, to ty To ja. Ola, słuchaj. Ola. No? Mój ziomek dawny się pojawił w mieście, mój amigo. Okej. Okay. No to taki, powiem ci, mafioza, nie? Taki konkretny. Okej, okay, nie okay. Wiem, pewnie dużo o nim słyszałeś, ale no nie mogę zdradzać jego ten. Mówi się, że to jest Mr. Nobody. Okej. Okay. Dał mi misję, żeby każdej ekipie powiedzieć, co i jak. Bronie będzie puszczał w miasto. Aktualnie puszcza po 20 sztuk. Janeczek. Na przykład ja kupiłem hebików 20 sztuk za 240 koła od niego. O kurde. Normalnie. Okay. I ma wszystkie rodzaje broni krótkiej do dyspozycji. I sprawa wygląda tak, że ja mu muszę dać tylko wasz numer, więc pewnie to będzie twój numer, si, jako szefa. Tak, 666, no. Si, ale w obecnym biegu numer. Wydarzeń to może do mnie kontaktowy, co? No. Ale on się z wami po prostu skontaktuje i pojedziecie na spotkanie, nie? Czas, że jakiś Luka Luciano czy coś. Wiecie, dobra, on niech się kontaktuje śmiało ludzi. Pewnie. 666, zakrzot, no. W razie czego. Także korzystajcie i jak coś, to wiecie, nikomu nic o tym ani słowa, sure. Bo ogólnie on chce to tak zrobić, że żeby DTU ani nic nie miało łapy na tym, to jak ktoś się rozprzęgli, to oczywiście głowa poleci, nie? Dobra, pewnie, jasne. No. Tak, i nie uwaga się, na dzisiaj dychę szykują, nie? Oj kurde, a ty to co, nie szykujesz?
czwórki. Dobra, no to sprawa to tak wygląda i was informuję. Dobra, razie, dobra, jasne, super. Dzięki dobra za info no w takim razie. No i to w sumie tyle, nie? Jasne, 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 dzięki. Dobra. Nie, no jakbyście chcieli czegoś się pozbyć, to ja kupię, od razu mówię. Dobra, dobra, to ogarniemy tam in dobra time, in time. O, to jest to Italia, o którym się mówiłem. To ładne, to jest, to ładne, o k***a, mega fajna. Co to jest ta klasa? To jest A+, to jest Italii... Ej, fajna też, co? GTO N. Ale kurde, ta chyba wolę tą, co wy macie. Dobra, panowie, 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 bo zmobilizacja. Dobra, zróbmy mita. 3 osoby na radio. Ty, zróbmy se w tej kawiarni, o której ja pisałem na kontrze, jako punkcie planu. To weź mnie tam zaprowadź. Czekaj, pojedziemy jakimś samochodem. Dajcie jakieś auto. Apollo? Tak, 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 jeździmy lokalnym, jeździmy lokalnym, jeździmy lokalnymi. Chowaj tą kokietę. Kurwa, czaisz? W takich miejscach można nawet ludzi spotkać. Albo powiedział no, jak Janetek. Następnym razem, jak będziemy szukać zakładników, to w kawiarni. A nie no, poda psami. Dobra, jak jest dobra, słuchajcie, kogoś tu nie ma. Ja mam jedno pytanie. Maskarz na przykład. I jeszcze raz bym zadał. Czy masz też jedną baterię, bo nie jestem teraz w mieście i nie mogę po niej pojechać. No, jak nikt nie odpowiedział, znaczy, że nikt nie ma. Ja mam. No to ja mam. Proszę bardzo, on ma. Nie mam. Kawiarnia, kawiarnia, kawiarnia. Mam trzy baterie. Ej, zajebiście wyglądam, szczerze mówiąc. Szanowni państwo, dzisiaj sytuacja jest następująca. Będziemy musieli ukraść samochód policyjny i przebrać się za agentów FIB. FIB. A, jednak ten plan. Tak. Idziemy do doju z fake plakietkami i mówimy, że chcielibyśmy zadać kilka pytań odnośnie porwania, które miało miejsce 2 dni temu, ponieważ, prowadzimy śledztwo na temat pana Fostera. Typiara z nami wychodzi, bierzemy ją do samochodu i wtedy mówimy jej, że jest porwana. Ale nie zabieramy jej GPS-a, tylko celujemy do niej i mówimy, żeby powiedziała innym, że jedzie na prywatne spotkanie i żeby po prostu, i że wyłącza GPS-a, bo jedzie się spotkać z jakimś panem. Wiecie, coś przyromansić, no nie? Ze swoim pan. Tak. Czyli cała narracja jest taka, że ona w ogóle nigdy nie jest porwana. Ona tylko będzie wiedziała, że jest porwana, ale przymusimy ją, żeby powiedziała, że nie jest porwana. Dobra. Dobra. Czyli tak, pierwsza rzecz to zabrać samochód policyjny. Musimy zapraszam wszystkich. Do miasta. Tak. Dobra, no. Do miasta. Tiger! Wszyscy radio 482, 482. O k***a, na pobocze. Teraz. Ja ready. Czekaj, bo tanki przyjechał i tak dalej. Ja ready. Macie. Dzień dobry. O k***a, przepraszam. Tak wraca. Wysiadasz z fury. Wysiadka. Dobra, pojechał dolny par, pojechał na przestrzał. Spokojnie panowie. No. Potrzebujemy jeszcze jednego, bo to jest k***wa. Radiowóz, to jest... Nie jedź do centrum! Luz. Edwin, podjedź tym radiowozem pod komendę i zaraz coś od czego nie jedzie. To jest bardzo dobry pomysł. Czy ja wy możecie? Pod komendą, nic nie ten. Dobra. Pościg jakiś przez kwadraciak jedzie. O, mamy Helkę. Helka za pościgiem. Może gdzieś się policja nie przyjeżdża za chwilę. Ja z Dawidem ogarnę jeszcze jest. Chyba mamy radiolę za sobą. Nie! Gdzie? Skacujemy. Gdzie? Bufala bez. Dobra, wróćcie, jedziemy. Jedźcie w stronę kwadraciaka. Nie. Jedź tu, przyjedź. Po prostu tu przyjedź. Jadę. Szybko przesam robię. Jesteśmy czerwony już, jedziemy. Wjedziemy w ciasną uliczkę za Maisbankiem, za Maisbankiem. Po prostu zróbcie... Maisbank pionowa do góry. Jesteśmy BS już praktycznie. Go, ciasna. Do góry płyniemy. Jesteście konkretnie na BS-ie i dalej was tu nie ma. Nie no, oni są praktycznie na BS-ie, jak ktoś to powie. Uliczka Maisbankiem. No to w takim razie jesteście na publicznym dystrykcie. No nie no, jesteśmy na uliczką Maisbankiem. Depta górny jedziemy. Bo oni są w tej uliczce, stary. Na północ walimy za deptakiem. Zginęliśmy dychę. Oro. Walimy północ cały czas. Zakon obecnie. My jesteśmy teraz przy kolorowym parkingu. Możecie odbijamy... wjechać na zakon. Wjedźcie na zakon. Zróbcie kółko i głównym wjazdem wyjedźcie. I my na głównym wjeździe się ustawimy. No ale policja dobra, też dobra. Już tu jedzie, no. Dobrze, no to ich poddamy z Dawidem. Okej. Jedziemy radiole i tyle. Główny wjazd będziemy za zakon. Za 3 sekundy będziemy. Stary, dzisiaj losowe osoby są w tak losowych miejscach. Jesteśmy główny wjazd. Wjedźcie do środka i zróbcie kółko wokół zakonu. Jedziemy po jeziorku, będziemy jechać na główny wjazd. Dobra, i wróćcie do głównego, do tego tak jak wjeżdżacie przed drzwi do kościoła. Na główny, dawaj. Czekamy ready. Jedziemy.
Jedziemy. Rajcie szybko. Widzicie, w pierwszej radioli w razie czego. No, dojechał Buffalo, uważaj, Buffalo od tyłu. Celują do nas. O, Atlantic Drive. Tak, te nasze poddawania policji są najgorszym wykonaniu, bo jedzie radiola, a my mówimy do niej poddaj się. No już ci heartbreakuje radiola i podnosi ręce. No wiadomo, że jedzie. Ej, nie ma kary. A my dostajemy. My dostajemy odstrzał. Ja też dostałem. Nie, patrz, oni jadą za nami. Tak, my free. Uciekajcie jak najdalej. Uciekajcie jak najdalej. No, nawet. Spokojnie, nie uczynacie ci robić. Speedo. Dobrze. Ja uciekam w 5 sekund w przeciwieństwie do Carbonary, czy kto? Chyba kończysz to najwyżej. W stronę pola golfowego. My safe. Jak jest? Lukas, Kodeina, parking. Kodeina. Kodeina dostają. Nie, masz wytych? No. To daj, a ja radę im pomogę. Kodeina, szybko. Jak coś? Fejder dojeżdża. Karbu, to umieram. Poddajemy tego Steiner. Dawaj na tą górę, Karbu, wygraj. Też jadę pomóc, no nie, bo zostawię kumpli. Nie, ty lepiej nie. Parking Kodeina, mamy poddanego psa. A jaki jest status? Co tam się dzieje? Zostawiony. Co tam się dzieje? Poddali policję, są na górze parkingu. Niech ktoś w tej furze zostanie. Wiem, zadzwonię do Heidi. My nawet nie mamy jak wjechać. Dawaj na jeepsa, popilnujesz mi fury. I przyjedź tu jakąś swoją furą. Przyjedź tu swoją furą na jeepsa i popilnujesz moje fury. Może negocjujcie odjazd, palą ich po prostu? Będziemy odjeżdżać z kodem pomarańczowym. Siedź w radioli. Potrzebujemy zaraz jakiejś przesiadki albo czegoś. Ja mam giga furę, Sultan RS. A radiola zabezpieczona. Dobra, ruszyliśmy. Aktualnie do południa. Ja mam Sultana RSV8. Pitują nas. Gdzie? Pan filmowy, kierunek teraz wschodni strony Jubilera. Rozdaję im tego Sultana na przesiadkę po prostu. Nie wiem, czy nam się dadzą wcześniej. Dobra, Erwin, ty mnie słuchasz. Ty nie pomagasz, jakby nie było. Nawet furę podstawić dajesz komuś, bo będzie jak wczoraj. Nie, no spokojnie, ja jestem teraz miłym użytkownikiem. Nie, spokojnie, ty się trzymasz z daleka. Chociaż może jeszcze mi powiedz, żebym w Absol kampił cały wieczór. Pojebaliście, człowieku. Dobrze. Delbero Freeway na wschód. Obyraziło. Ten Sultan jest giga poszukiwany, nie jest tam nim na... Ten Sultan jest giga poszukiwany, no kurwa, ja mam karę śmierci. To może swoją furę wyjmę. Na szczęście ja nie jestem poszukiwany. Dobra, to gdzie zostawić tą furę? Jesteśmy w autobusiarnia jesteśmy. Gdzie zostawić furę? No parking kościół zostaw rajczek. Chodź się, ja cię podbiorę stamtąd. Jesteśmy za komendą Mission Row aktualnie, bez pościgu jest... na ten moment. Nice! Tu policjanci się gubią! Dobra, jesteśmy aktualnie stary odholownik, dalej bez pościgu, w stronę lotniska. To zobacz, czy helki nie ma, co. Dobra, jesteśmy teraz na getcie. Siwy, chodź, parking kościół. Tak, chyba wiedzą, że jesteście na getcie. Nie wiedzą. Dobra, my zjeżdżamy na lotnisko, zmienimy na lotnisku auto. Teraz pytanie, czy tam jedna radiola wystarczy, czy bierzemy dwie? No ja mam drugą w razie czego, nie? Ty masz drugą? No mamy, my radiowozem czekaliśmy. No to zajebiście, dobra. Ale radiowoz jest s***owy, nie? Czemu? Bo ogólnie moja no bo to jest takie najgorsze możliwe. Ogólnie moja propozycja... Słuchajcie, moja propozycja, zmieńmy naklejki w tych radiowozach i rejestrację fakeplaty załóżmy. No, dobra, jadę po dwa fakeplaty. Ktoś odebrał ode mnie i od Dawida ten jeden radiowóz i go przerobił, lotnisko. A ja jadę na ZTS-a i zamykam bramę. Wyznaczam ciebie do przyjechania po ten radiowóz i przerobienia go. Karmo wyznacza ludzi, Pagman. No kurwa, ale k***ową mamy radiole. Pan pod ZTS-em, czekajcie. Kolego. Nie, jest tam, nie, ja pojadę na ZTS-a, będę wam mówił, kiedy jest czysto. Ale ty jesteś pierdolnym. Czemu? Nie. Ze wszystkich osób, ty mówisz, że to ty będziesz sprawdzał, czy pod ZTS-em. Przecież ja p***olę wyglądam jak p***olony landryniarz jakiś, no kurwa, nie no. Jestem Erwin Knuckles, witam, przyjeżdżam swoją furą pod ZTS-a. Ja pierdolę. Dobra, Helka stoi nad ZTS-em policyjna. Ale przebrałeś się od ostatniej ucieczki. Nie, tak nie, stary, ja wyglądam jak ja. Helka stoi nad ZTS-em policyjna. 15 minut temu czy 10. Śmierdzą mi stopy. Dobra, nie miałem żadnej ucieczki. Nie radzę wozy wokół ZTS-a. Plus Helka jest nad ZTS-em, odpuszczam jechanie tam, bo się to nie ma sensu. Trudno ich puszczasz do środka. Przyjęli czy nie? Wejść. Przyjęli, no... Nie wiem, bo gadacie o stopach Karbo. Panie kolego, proszę się uspokoić. Dobra, no na razie wracam na hangar na lotnisko, to i tak pójdę. Gotowe, proszę bardzo. Jaki status na ZTS-ie?
Jaki status na ZS-ie? Jak Zechu wjeżdża na warsztat, ogólnie macie dwa Mustangi wokół warsztatu i w środku są jeszcze. Gry? Grzechu z Grynem są w środku. Dzięki, piękne za naprawę. Każdy możliwy samochód sprawdzałem wokół ZS-a aktualnie, ten, readerami. Dobra, policja wyjechała z ZS-a, sprawdzą zewnątrz, nie mogę odpowiedzieć na radio, bo stali przy mnie. Na zewnątrz nie wychodź. Z Grynem z tym, w Mustangu. Ej, za mną jadą, spod ZS-a. A czym jedziesz? Wziąłem świeżą furę, którą dopiero wymieniłem i od razu. Oni każdą furę strzelają, z blachami sprawdzają. Ty jesteś karbonary! Ja chyba powtórka z wczoraj, nie wiem. Jechałem lokalnym i oni już na mnie byli. Ale oni powiedzieli przy mnie, że karakara karbonary jest przed warsztatem, a ty teraz nie mówisz, że... Nie jestem karakarą, człowieku. Karakara została na parkingu. Czy jedziesz swoim pojazdem? Obecnie, teraz tak. No to a wow, ale szok! Chodzi o sutankę, ma hit, ale przecież dopiero co go kupił, no to przecież na pewno nie jest na niego. Musi samochód odleczeć godzinę, żeby w kartce. Nie, no zarejestrować go samo, bo się nie zdążyłem przebrać. Tylko zarejestrować. Top, no. Na ZS-a można wjechać chyba. Nie, tu jest, są jakieś radiowozy chyba. Na razie jest chillek. Dobra, słuchajcie, przekazuję wam prostą rzecz. Mhm. Biorę na siebie pościg, wszyscy co to wokół ZS-a, wy przerabiacie auta w tym czasie, zrozumiano? Tutaj krążą. Trzeba na car dealera, więc mniej radiowozów już odpada. I a ja znajdziecie. Kto mówi? Jadę pod ZS-a sprawdzić, co się dzieje. Jest Helka nad ZS-em cały czas. To Helka jest na mnie, także przerabiajcie auta, biorę wszystko. Nie przerabiajcie żadnych aut! Tu jest Karbo policja, kurwa. Z pościgiem. To nie przerabiajcie. Teraz przerabiajcie, teraz przerabiajcie. Go szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Wjeżdżam główna. Jeszcze jeden. Dobra, zamknij bramę. Przeróbcie. Ja zaczekam na zewnątrz. Leży czterech, ja czekam na zewnątrz, Leży szósty. Ty, i widzisz... Darł do mnie japę, że przecież on wygląda inaczej. A wygląda tak samo, jak wyglądał, gdy przed chwilą poddawał no się tak, policji. No tak, ale najważniejsze, że sam powiedział. Ty kretynie jebany. To tylko dobra, to przepraszam. Ja wyglądam inaczej. Nie, wyglądałeś tak samo, jak poddawał się. Ja cię przepraszam, Dawidku, jak najbardziej. Z pocałowaniem ręki. A już, dobrze, Karbo, że mnie bronisz, dziękuję. Idę zmienić kolor koszuli. Spierdzę się, powtarzam. Mister, jadę swoją furą, mam pościg. Sześciu leży. Jeszcze sobie niemiecki rap puść, wiesz? No w sumie tak, mogło być full black, tylko żeby mieli ten, światła, nie? Tak, i na bombach jedziemy. Dawajcie full czarne auta i czarne szyby. Co to jest za numer? On do mnie pisze coś. Co jest, k***wa, ty? Ej, ale dlaczego dzisiaj Sony Rightwheel ma, tą FIB koszulkę? Blachy założę, blachy na oba pojazdy. Tak, czad, dobrze. Karbo, jak tam u ciebie? Zostań w furze, ja zobaczę, jakie są ten, żebyśmy, wiesz, się wymieniali, żeby nie była ta. Jakby co, ja na bezpiecznie mogę sprawdzić, kto jest w doju, bo pod pretekstem ten, cofnięcia pieniędzy za części, nie, z ZS-a. O, witam. Tak, jak wam idzie? Przebieranie się. Ej, byś tam idzie przebieranie się, powiedz. A ja też bym się przebrał. Ej, tak, myślisz, że bez git? Jest okej. Tylko czekaj, zmienię sobie jeszcze ten. Ktoś siądzie za tego auta za mnie w końcu? Ja bym się przebrać. Jeszcze przebieramy, no przebieramy. Podjeżdżamy totalnie luźno. Ja zostaję w środku, bo... Kurwa, pan. Podjedźmy jeszcze na fryzjera po drodze. Dobra. Ja zrobię sobie zgolę brodę i zrobię... To zaznacz najbliższego. Jedziemy po ostatni fake dowód. Dobra. I tak, wy jesteście w trójkę. Tak. Ja będę, ja zacznę mówić. Jestem na bazie skating. No ja pilnuję na ZS-ie, wystawiam fury i Karbo ucieka, dobra. Ale patrzcie, wiecie co mnie najbardziej rozwala? Karbo ucieka. I na przykład my już mamy, jesteśmy wyznaczeni do czegoś, nie? I na przykład Labo zamiast pomóc Karbonarze, to mówi, jestem na bazie Skady. Karl Harris. Dobra, czekajcie. Czekaj, tylko przerobię sobie tu swój dokument. Narzędzie wycinanie. Ryj. Wklej. Nie od razu Rzym zbudowano, czat. Karl Harris. Dzień dobry. Dobrze. Bo się zarabia tak, tej siaty tam skrzyżowaniu? Tak. To pojedziemy po amo ten. Akcja była robiona, no. Dobra, czekaj, bo jadę po to amo do 50 i potem na bazę pojedzenie i potem na FIP. Halo. Cześć, mamo, dalej żyję.
cieszę się z tego powodu, ale wiesz, że może w każdej chwili cię chcą, że chcą cię złapać, nie? Wiem, wiem. A ty prowadzisz moje śledztwo? Nie. To ci nie mogę powiedzieć, co robię. No, teoretycznie jestem w mundurze. Powiesz mi, mogę to wykorzystać. Wiesz o tym. Dobra, to powiem, ale nie mów nikomu. Nie, no to nie mów, nie, nie mów. Obracam bronią długą na Kajo. No jest w mundurze, będzie musiała to zreportować. Dobra, kolejny zwrot. No chyba was nało, że ja bym powiedział realny plan. Dobra, idziemy na bazę. Żarcie, dobra. Jak się zachowujesz, jakbyś przez ostatnie półtora roku nie mówił naszych planów przed wykonaniem ich? Oczywiście, że nie. Zapytam się Karbo. Jak tam Karbo? Uciekaj. Nie, no stary, nie da się uciec z tym Vigero, to jest tak mocne. Ale wiesz co najlepsze? On sam powiedział na GOH, żebyśmy wzięli lokalne fury, po czym jeździ to swoją. To myślę, że zdjęcie zrobi się na kulicę, nie przy ścianie. Ej, szczerze? Ja nie wiem. Wyglądam pięknie. I gdzie jest labo? Jest labo. A to czekaj, nie. Wej, wiesz... Tak się przyjechał! Czekaj. Widzę, że to ja. Witam. Wsiadaj, czekaj. No, wsiadaj. Siadaj tu, Rad wyznaczam do wsiadzenia, kurwa. Jeździ za nami, kurwa. Czemu ty wyglądasz tak samo od trzech akcji? Ale on, a nie pomyśli, żeby wziąć maskę, ale garnitur założyć, żeby przynajmniej wyglądać, on w dresie będzie tu siedział. Jestem zatrzymany. A dlaczego siedzi w dresie? Bo nie powiedzieliśmy, żeby się przebrał. A mi basku przyjechał. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Hello, dzień dobry. Hello, specjalny agent Karol Harris, FIB. Mamy do czynienia z panią Ritą Garcia. Tak, nie wiem. Chyba nie. A w jakiej sprawie? Czy pan to Rita Garcia? Zostaliśmy wysłani przez naszego szefa, Sonego Wrightwilla, w sprawie porwania, które odbyło się dwa dni temu. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Mogłem jakieś dokumenty, panów? Oczywiście, jak najbardziej. Proszę, wyślij, jak najbardziej. Formy zdalnej prześlemy, poproszę o numer telefonu do pani. Numer cyfrowy do wody. Na aplikacji do US. Jasne, będę słał zaraz na aplikacji do US SMS-y do pani Rita Garcia. Pani data urodzenia? Od lewej strony mojej, od prawej strony pani będę słał zdjęcia. Proszę się patrzeć. Ja pierdolę, Karl Harris, moment! Następnie kolega po środku. Okej, niech mnie ktoś już zabije, widzowie. I oczywiście ja, w rzeczy samej, proszę bardzo. Dobry rząd, nie ma problemu. Proszę pana, skoro pan ma dokumenty, to wydaje mi się, że to będzie chyba w porządku sprawa. Oh, yes, of course. Oh, nice. Tego typu. Jasne. Jedno pytanie, dlaczego ta legitymacja ma ten sam numer w panów trzech? Bo jesteśmy z jednego wydziału, proszę pani. To jest numer wydziału, szanowni panie. Mieli numer agenta z numerem. Chcieliśmy zadać kilka pytań odnośnie pana Fostera. A to ja mogę zaprosić na DOI. Planowalibyśmy jednak w naszym biurze przesłuchań. Będzie to wszystko rejestrowane wtedy. Niestety takie procedury. Nie uznajemy DOI jako bezpieczne względy miejsca z racji ostatnich sytuacji porwań, ataków terrorystycznych i wszystkiego, co ma miejsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Czy moglibyśmy panią teraz poprosić? To dosłownie zajmie jakieś 10-15 minut. A jesteście potrzebni? Nie. A dziękuję pan bardzo. Śledztwo jest tajne, niestety tylko osoby zaangażowane mogą być zajmujące się sprawą. Zapraszam w takim razie, szanowną panią. Kawa, herbata, coś do jedzenia przygotować, już zamówienie, żeby znać pani? No, tak, dzwonię i do patra. Okay. Na razie nic, dziękuję bardzo. Ej, kto to jest? Kto to jest? Proszę opuścić nasz pojazd. Proszę opuścić nasz pojazd. Opuść nasz pojazd, inaczej będę strzelał. Dobrze. Podjeżdżcie jedną jednostką, jakiś... Jedna jednostka. ...do radiowozu. Okej. Okej. Raz jeszcze w takim razie zapytam data urodzenia, szanownej pani? A to może już na miejscu, jak będziemy. Kurwa, te czerwone, no jesteśmy uprzywilejowani, ale czy ja będę tak tutaj wykorzystywał naszą rangę? Raczej nie. Zależy, jak też pani z czasem. Szefie, my mamy teraz zmianę do 4:30 i tak, to możemy po prostu tą sytuację... My w oddziale trzecim, prawda? Będziemy przyzywać, jak Sony mówił? Oddział trzeci, prawda? W oddziale trzecim, jak najbardziej. W innym nie ma sensu nawet... W takim razie jedziemy na oddział trzeci. Słyszeliście w ogóle, że placówki... Ta placówka oddział trzeci jest atakowana? Była napadana? Ktoś się potrzebał potrzeba? Prawda, też słyszałem. No ale Delgado będzie się tłumaczył. Prawdopodobnie jutro mają spotkanie. O, jakiś pościg policyjny. No i patrz, nasi. Dobry, zapraszam na pobocze. Alright. Jaka jest matematyczna... Nie wiem.
No nie, zapytajmy pana pasażer. What's going on, panowie? What's going on? Tak, słucham, panowie. Ręce w góry podnosi. Wysiadacie wszyscy, ręce w góry podnosi. Wysiadaj, zwodzwodny s***ać, ręce w góry podnosi. Szanowni państwo, my jesteśmy od was, my od was. Spokojnie, spokojnie, jasne, jasne. Psy do służb specjalnych będą celować, spokojnie, wyjaśnimy sobie to zaraz, wyjaśnimy sobie to zaraz, wyjaśnimy sobie to. Przodem do samochodu. Spokojnie. Przesiadam się, ale wysiadam z lewej strony, mamy. Przodem. Dobra, kudzi, kudzi po kolei. Nie wsiadasz, wysiadaj. Nie kobieto, nie wsiadasz, nie wsiadasz, bo ci nie wsiadasz, do szklanki ręce do góry, wszyscy. Spokojnie, panowie, możemy pokazać nasze licencje. Pokaż im. Wysiadasz z tego. Okej, kto potrzebuje licencji, kto potrzebuje licencji. No kurwa. Rita, wysiadaj z auta. Ciekłem, żyjesz. Rita, do tyłu, do tyłu. Rita, do czarnego... Podnieś ręce! A my ręce w górze, cała trójka ręce w górze. I teraz tak, przodem do tego czarnego samochodu, w którym się poruszaliście. Spokojnie, panowie, ona tu była dobrowolna. Nie ruszacie się, nie odwracacie się. Wysiadasz z tego samochodu, czy mam ci pomóc? Auta wysiądź. No, próbuję. Halo, chłopaki! I tak samo jak twoi koledzy, przodem do tego. Nie, to przypadek. Erwin, Dawid? I bez zbędnych ruchów, pan... w czarnej kurtce. Yeah. Za moim głosem dwa kroki w lewo. Jasne. Cały czas ręce w górze. Cały czas ręce w górze. Schowaj telefon! Odrzucałem połączenie, spokojnie. Następny pan. Dołącza do pana w czarnej kurtce. Ja muszę spalać. Szpital, Karbo, dawaj! Szpital musisz, Karbo! Szpital, szpital! Jedziemy z Sandy, my z Sandy jedziemy! Zatrzymaj się! Biegnij cały czas, jedziemy z Sandy! Nie mam kufalki! Po STS-ze Rita jest! A ja gonię tego chłopa! Weźcie Rita! Jesteśmy La Puenta, Erwin! Jaki ping! Ktoś go gonił pierwszy oprócz mnie? Nikt! Jaki ping! Nie mogę. On skacze między płotkami. Nie tak jakby się teraz tam wychali. Nie mogę. Już szpital, mogę. Po prostu szpital. Pałę sterze jest Bolt. No to Bolt przejmij tych płotka na stronę. A ty się zatrzymaj. Nie. Uderzył mnie, kurwa! Szybko. Nie. Jesteśmy, Erwin, przy szpitalu już praktycznie. Helka jest obok szpitala, na północ. Nie biegnie. Bierzesz go podebrać? Bolt, jesteś na radiu? Tak, ty. Kto w niebieskim? Ja. Pamiętaj, już garnia. Sultanem podjeżdża pomarańcza pod ciebie. Jest Sultan po ciebie. Ręce do góry pod. Strzelają. Ja najwyżej do nich na... Nie, uciekłem z Heidi, nie mamy opony. Nie mam opon. Ej, Heidi, dzwoń do pomarańczy, nie w pomarańczowe zbyt. Stary, nie dam radia, opon nie mam, nie dam radia, mówię na radiu. Podbierz Erwina od Heidi. Ty też bez opon, dobra. Heidi, przekazuję to, co słyszę przez pomarańczowe. Na razie my nie mamy wielkiej spiny, wymieńcie sobie furę na spokojnie, dobra? Dobra. Ale to jest k***o, widzowie, jakieś sprawdzenie czegokolwiek. Od razu jesteśmy poddawani, mamy licencję, ale nie będzie sprawdzana, najpierw no, będziemy zakuwani, a ona będzie odłożona. Co za k***stwo, widzowie? Bo za nami jest Montana spocony, już potrzebuje... Ale mam jednego policjanta z Dawidem i resztą. Dobra, to działaj. Ja musiałem uciekać, słuchajcie, oni takie k***o odpierdzili. Mamy fake plate'y, mamy licencję, wszystko, a oni bez słowa poddają nas w radiowozie i mówią, że ich to nie obchodzi, mamy być w kajdankach, a Rita już ma spalać stamtąd. Mimo, że ona dobrowolnie do nas wsiadła, czaisz? Ty wiesz, Siwy, że w tym mieście jest tylko jedna służba, policja. Bo dosłownie ona wsiadła nam dobrowolnie, a policja mówi, żeby ona uciekała z radiowozu, a my jesteśmy skuwani. A ja miałem przy sobie, wiesz, no 666 Simkę i TP, to ja już musiałem skuwać, nie? Mam ci helkę, jak coś. Ja sobie na razie nacykuję, ale nie mam jednej opony, więc dobra, wykminię coś najwyżej, nie? W razie czego ja nie mam swojej Simki, nie ma ze mną kontaktu telefonicznego.
celem pomarańcza. Dwa skrywane. Radio 482, ale my mamy szóstkę. Trochę się zawiodłem, widzowie, na tej akcji, nie ukrywam. Jeżeli chodzi o złapanie nas. Chaosy tak szybko nadrabiają. My jesteśmy bombieni, w sensie pitują nas agresywnie. Dach mamy. Chcę do góry kierowca. Chcę do góry. Dach mamy. Musisz zabrać kajki pomarańczy, żeby jest. To jest zostaw mnie, nie siedzi. Ja jestem bez aut. Chcę do góry. Zostaw mnie, nie przejmuj się w ogóle. Mi samochód pada, mi samochód pada. Dawaj, dawaj, ty jesteś tutaj, ty jesteś tutaj? Tak. Wsiadam do ciebie szybko, czekaj, wsiadam. Wy cię odpuścili, zanim pojechali. Jest. Jestem w sportówce, gdzie jesteś? Dobra, gdzie ja mam opony, jestem u laboranta. Nie mam swojej simki. Arkadius, nie Arkadius, tylko ten Babacz! Apartamentowiec przy GSK. Pod Cerberusem na przesiadkę. Pod Cerberusem na przesiadkę. Ja nie wiem, czy lepiej będzie, żebyś, nie wiem, skasował nam pościg. Bo jak ja się przesiądę, to będziemy bez opony, ja ci to mówię. No ja mogę ich wam skasować, no wiecie, pod Cerberusa od strony czerwonego labo, wiecie. Dobra, labo Dziękuję. Prowadzi. Ale Batmobil, kurwa. Proszę tutaj mnie pytować. Dobra, jedziemy od Pacyfika, teraz na południe. Do nas. No, strzelają. Ale za co tak bobią agresywnie, No dobra, ja mogę ich tu rozstrzelić. Nie, free, Karbo. My jesteśmy free, wygadaliśmy. Ja nie mogłem dać się skuć. Nie, jakby oni zobaczyli moją simkę, to by wiesz, ja musiałem. Jak ktoś na ciebie powiedzieliśmy, że uciekałeś, bo baliśmy się, że to jest atak na nas, bo mieliśmy ostatni atak true. Dobra. Dokumentacją. A ja już simkę wyjąłem, także jak mnie złapią, to będę miał jakiś tam alibi, nie? Dobra, jak ktoś, słuchaj, jak ktoś auto, które mamy odrzuconego, nie jest zarejestrowane, pan Lincoln powinien dobra. To sprawdzić, bo on widział to u nas. Dobra. No na razie my jesteśmy bardzo agresywnie pitowani. Jestem na czerwonym. Będę wjeżdżał teraz tam, gdzie... Full speed jest. No. Parki Kredytari, podjedź, weź auto od nas i je trzymaj. Bo czat, wiecie co mogłaby policja zrobić? Zlegitymować nas, no nie? Powiedzieć, okej, no jesteście z FIB, ale z racji, że Rita jest celem, to mogliby nas śledzić, gdzie pojedziemy. Jakbyśmy ją poddali, to wtedy mogą nas rozstrzelić. Wiesz, coś masz na siebie? A tu wiesz, przygotowaliśmy jakieś dowody, wszystko oni... Nas to nie obchodzi, poddaj się. No kurwa, what do you mean? Przygotować auta jednego, no. Potrzebujemy, że ktoś do nas. Dobra, jadę gdzieś się ukryć, żebyś miała przypału i... Ktoś powiedział policji, że ona była porwana? O, pewnie ten sam, kto powiedział wczoraj, że przedstawiłem się jako Forest. Ja słyszałem, że się wczoraj przedstawiłem jako Knuckles. A potem powiedziałem, no, to zapraszam tego policjanta, który tak powiedział. Innych nie może być. Foster, nie Forest, no wiadomo, same thing. No, jest lipa, jest bardzo agresywnie. To 10 na przywatkę w TikToku klinam bardzo agresywnie na moim live'ie. Ha! Się to wyświetla? Co on powiedział? Ja mam teraz na TikToku dzisiaj na obiad gołąbeczki z ziemniaczkami, a na przepitkę woda. A ty, co masz dzisiaj do jedzenia? Gorycz porażnie. To ja mam o 14 robię niebieską chmurę, a później jest. To nie siedzą przebaczyć na moim live'ie, na to agresywnie przeklinam. Wejdź już teraz. Dobra, cicho. Bo nas... Ty, my nie mamy właśnie pościgu, jak powiedziałem cicho. Oczywiście, działa. Dobra, mamy jednak. Jedna radiola i helka. Ile jest agresywnie? Opon na mnie zastrzelał, bo mamy je schowane, bo to jest white wody. I co teraz? Jak to robimy? Czekamy z Davidem na hejt, aż się z nami spłacimy. Czekamy, że z Ido jeszcze z 8 chłopakami od Tigera i zaraz ten, możemy się zbijać. Dobra, wsiadę hejt do tego i zostawiam na komodę. Strzelam w opony, ale nieudolnie, bo mamy Batmobil. Ale za co nam zabili po prostu. Karbo, jak żyjesz ty? Strzelam się z grzechem. Powodzenia. Strzelam się z grzechem. Gdzieś coś pomogę. Słyszysz tego supermana p***onego? Od teraz robię taki, od teraz robię ustawę. Carbonara od 17 do 19 gra w CS-a, żeby się wystrzelał, wyżył i potem już żeby, kurwa, jakoś... Niech to w Lego Batman sobie pogra. Zostawę jeszcze generator, robimy i jedziemy do ciebie. Wiecie panowie, jaki jest hit? Skoro Sony Riceville teraz jest na wyspie, on pewnie też jeździ w takiej undercover furze, tylko że jego nikt nie zlegitymuje, kurwa. Przecież Sony Riceville to chyba jest w FIB, nie? Ale my w FIB? Nie, no gdzie?
w FIB jest tylko Sonny Wrightwell and Michael Stratczak, k***a. Pewnie Sonny Wrightwell też ma na teraz na sobie kot k***a czarny. No tak. Powiem tyle, stary. Przeklina agresywnie, to jakby... Przeklina zaraz agresywnie, k***a. Ale nas zatrzymywało 6 radiolek, k***a, z 10 pedeków. Zacząłeś uciekać, to przy nas dostał tam snić. No wiem, no przecież wiem, no k***a. Tego... Byłbym jeden. Zdziwiony, gdyby to była pierwsza sytuacja taka, ale... Ostatnie 3 dni tak było. Jedziemy w stronę Arkadiusa z Pacyfika. Jesteśmy przy Megamolu. Zgarnij mnie, jestem car dealer. Ja będę car dealer po karbo. Pamiętajcie, ja nie mogę dać pinga, ja nie mogę dać pinga i nie mogę wysłać SMS-a z Gipsem, bo nie mam swojej simki. A będę miał simkę Labo. Labo, daj mi simkę w razie czego swoją. Weź mi szybko, rzuć. O czekaj. Na proste jakieś. No, dobra. To wiesz, ja w razie czego dam Gipsa, nie? Nie masz jakiejkolwiek simki. Nie mam nic, stary, ja mam tylko swoją. Czego, szanowni karbo, gdzie jesteś? Leżę! Dostałem tapa. Masz. Dzięki, ja nie... Chyba właściwie dostał przypadkowo. Terroryści jebani, no. No terroryści pierdani, no. Jedna frakcja w mieście i I co teraz? No chyba jedziesz dalej. Nie no, czekamy, no. Na co? Mamy gdzie jesteś, na cud, czy coś? Przypadkowo, to ja bym proponował nie napić 100 na godzinę. Dobra, wychodź z auta z rękami do góry. Przypadkowo do. A pierdole, pięknie. A my też przypadkowo dostaliśmy skarbę, jak uciekaliśmy. Strzelali ponad tak, że ja i karbu bez kawy skończyliśmy. No cóż, łódkę na isej. Dobra, my możemy w sensie Labo ustawić i po prostu ich odstawić. My pójdziemy siedzieć i uciekać. Karbo, radę, mój idol! My się trzech damy radę w więzieniu. Musimy się poświęcić, no. Chyba, no chyba, ja nie wiem. Labo! Matkarz, ciacz na z***kiem! Powtórz. Nie, to... Ja się zdecyduję. Robimy akcję taką samą jak ostatnio. Wiesz, nie masz labo... Czad, dam wam śmieszną sytuację. Anegdotkę. Anegdotka, widzowie, co do wczoraj. Ja wam to pokażę. Sorry, że zmiutowałem grę, ale to jest bardziej niż śmieszne. Czy wy rozumiecie, że Norf dostał bana, legit bana, za tą akcję, jednak coś poszło nie tak. Generalnie to wam wytłumaczę, o co chodziło. Sytuacja była taka, że wczoraj na konwoju odbijanie zaczęło się od tego, że speedoff p***ł się 100 na godzinę w Synicza, który wpadł do wody, po prostu go spitował, no nie? I przy 100 na godzinę nie rozpoczyna się agresji, więc Norf dostał bana. No teraz ja przy 100 na godzinę nie dostałem pita, dostałem strzał w łeb. O, ale tak chyba można w takim razie. Ale przypomnę, a to nie administratorzy zbanowali, że tak nie można, to policja zreportowała, że przy 100 na godzinę nie można rozpoczynać agresji. Zreportowała. No teraz przy 100 na godzinę ja dostałem głowę, a nie pita. Kurio od triady, nie? Tak. Ta hipokryzja, nie tak roz... Charlie, ty wiesz gdzie? Chyba wyślę reporta, widzowie. Wjeżdżać na podawę. No joke. Wjeżdżaj od strony triady. I to nie dlatego, że ja reportuję ludzi, tylko skoro oni reportują nas, dobra, ej, to ja ich. To ja mam pomysł, ja będę na plecach, jak oni będą powalić... 60ować się na 60, to nie jest wstyd. Bo ja mam w jakieś reportowanie, ale jak moja grupa jest reportowana, za to samo, nawet nie to samo, za mniejszą rzecz, to kurwa, wyjeżdżam w takim razie. Ty jak tak wpadnę i to p***na sytuacja, nie? Wjeżdżają, jest helka za nimi? Wjeżdżają. Helka, dobra. Wjeżdża jedną, wjeżdża. Ajajaj, szkoda. Jeden down. Walimy ich, na p***le i Dawid, jedziemy. No i to ty mnie gonią, wiecie? Zawracaj, Labo, zawracaj. Kod 0. O, kapcie mi fura. Zawracaj tu, Labo, zawracaj. Wjeżdżaj tu, Labo. Ej, Dawid, ja tu dach od razu zajmuję. Tył przy przodu. Byle jak, jedź po prostu. Od tyłu wjeżdżaj, tam tak samo, tylko na odwrót. Dadzą ci, że tej gera, Heidi, jak coś. Nie wjechali? Jedź, Labo, jedź. Podoba mi się jeszcze ten argument przypadkiem. Nie no, ja obstawiam, że nie celowo, ale... No, jak jedziesz 100 na godzinę i napadasz pistoletem, to obstawiam, że nie wylądujesz to w opony. Pewnie... Po coś jest ta zasada, żeby nie napadać 100 na godzinę? Przebadzie. Po parę mi strzeliła. Dopoję przebadzie. Co ty nie jesteś tu, k***a? Poddaj się, masz ostatnią szansę. Nie poddaj się, zostanie. Labo, środki, Labo, pomiędzy budynkami. Podaję go 7 osób, przy triadzie. Strzelany, k***a! Wojna światowa!
Surrender or death! Znaczy osłonię. Wyciągnij to ciało. W tego kierowcę. W tego kierowcę! Dojeżdżajmy, dojeżdżajmy. Kochani koledzy. Chuj wszystkich. Już tygryski wstają z getta. Super. Ważne, że mamy Charlesa Harrisa, nie? Z FIV. Resztę to tam wyjeżdża już. Gościu do mnie na kutachach. Jak oni mnie wezmą i spierdolą stąd. O mój Boże, to się dzieje. Tutaj stacja ta kolejowa przy waszej bazie. Dojeżdżają, nie? Oj, taki bratku! Odprost, ale... Na dach triady może, na dach triady damy radę zająć. Wchodzę właśnie na dach. Słuchajcie, przedłużajcie na tym szpitalu jak długo możecie tylko. Bo gości się już budzą, ale potrzebujemy chwili. Zostaw mój sprzęt policyjny, policjancie. Specjalny agent Karl Harris. Panie Karolu, tylko jakby wszystko rozumiem, madam, z tego co wiem, to pana koledzy jakoś się wytłumaczyli, tylko że pan uciekał. Dostałem postrzelony, ja strzelałem. Znaczy nie pan, tylko koledzy w sensie. A pan został postrzelony chyba podczas jazdy w ogóle. Podczas jazdy 100 na godzinę dostałem, tak. Słyszałem doniesienia. To nie jest śmieszne. Znaczy, no, na pewno nie, mam nadzieję, że zrobili tego specjalnie, tak, no. A broń sama wystrzeliła? Proszę mnie nie osądzać, tak, bo to nie mój interes. A pani mówi do mnie, czy nie? To trochę mój interes, bo odpowiadam za jednostkę, tak, ale nie wiem jak wyszło, jak były okoliczności. Okoliczności były takie, że jechaliśmy i dostałem strzał w głowę. Pewnie próbowali w oponę strzelić, ale co? Pan żyje, po strzał w głowę, ja pierdykam. A bardziej, czy pan żyje po tym strzał w głowę? Ja pierdykam. Wiecie, co jest ciekawe? Niestety pecha mają ci, którzy są wokół mnie, bo na przykład North, Albert Speedo, został postrzelony przy triadzie i leży tam dalej, mają w niego wy... O, jak w sumie, jak Labo uciekał, to były krzyki chuj kierowcę. Nie, no nie mogę. Przejebane życie, widzowie, no przejebane życie. W kierowce, przecież podczas tej akcji kierowca był tak samo winny jak ja. Złapaliśmy Kamil Evron, UPA. UPA moment. Ale i tak mi się najbardziej podoba umywanie rąk. A to nie moja wina. Kiedy ta osoba, która mówi, że to nie jego wina, wpisała kod 0 na tej akcji. Jak oni tak? Przebana sytuacja. Zobaczymy, co się na szpitalu stanie. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry. Specjalny agent Karl Harris. Skąd była informacja, że ktoś jest porwany? Jechaliśmy z panią dobrowolnie. Spokojnie, ja panu tłumaczę, co się wydarzyło. Proszę bardzo. I już panu mówię, jak to wyglądało wszystko z naszej perspektywy, okej? Okay? Odpowiem od samego początku. No, proszę ogólnie, ogólnie prawda jest taka, że no w sumie znaleźliśmy się tam przez przypadek, bo mieliśmy akurat pościg za kimś innym, po prostu bardzo, bardzo istotnym. Mhm. Aczkolwiek dostałem call od jednego z detektywów w naszej jednostce, że niejaka Rita Garcia została zwinięta, slash... No to prosiłbym tego detektywa. Uprowadzona. Nie będzie pan rozmawiał z tym detektywem. Rozumiem, bo nie istnieje. Dostaliśmy takiego kola. I teraz uwaga, Rita Garcia jest przez nas ściśle chroniona od kilku dni, ponieważ wydała wyrok kary śmierci na pewnego gościa. No i od tamtego czasu detektyw tak naprawdę ma przekichanych, przekichanych i tak dalej. Więc jak tylko cokolwiek podejrzewamy, że się z nią dzieje, to po prostu jedziemy, nie? I jedziemy. Mm-hmm. Poza tym poruszaliście się radiowozem, pojazdem przypominającym radiowóz. Miał na sobie bomby, był cały przemalowany. Tak. A kilka minut wcześniej dostaliśmy kola o skradzionym właśnie radiowozie tego typu. Więc również mieliśmy... Typu undercover? Tak naprawdę, nie, po prostu typu radiowóz Stanier został skradziony. Jechaliście Stanierem slash undercover, można powiedzieć. Na 30 więc sekund do mnie. Po pierwsze mieliśmy tak naprawdę pretekst do tego, że mogliśmy uważać, że Rita jest porwana. Po drugie, mieliśmy prawo uważać, że jest to nasz skrażony radiowóz. Radiowóz był nasz, na naszych blachach, a Rita wsiadła dobrowolnie do naszego samochodu, gdyż poprosiliśmy ją, czy odpowie nam na kilka pytań. Był przy niej Brek, byli przy niej inni ludzie z doju i wsiadła. Jak chcesz jeszcze dopowiedzieć? Tak, jak najbardziej wszystko rozumiem. Tylko problem jest taki, że my po prostu poczyniając swoje procedury, logiczne jest, co musimy was poddać, wylegitymować, porozmawiać z wami, bla, bla, bla. No, tylko problem jest taki, że pan z niewiadomego powodu zaczął uciekać, wsiadł do jakiegoś gościa. Ponieważ państwo się nie wylegitymowali. To była sytuacja 50-50. Ale nie w ten sposób. Państwo podjeżdżają, państwo podjeżdżają pod mój. No proszę, proszę. Bo ta dwójka twoich kolegów, którzy jechali z tobą w porozmawiać. Kulturalnie się wylegitymowali, zostali puszczeni i tyle. I odjechali nawet tym samym autem. Fantastycznie. To pan zawinił faktem, że zaczął pan ucieczki przed policją. No tak, no dobrze, to moja wina.
No i nawet jak państwo podjeżdżają, nie legitymują się, tylko każą mnie poddać. Z racji, że są ataki na naszą placówkę, postanowiłem uciec. Nie rozmawiam z panem. Jest jedna ważna rzecz, posłuchaj. Jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym to imię, nazwisko tego detektywa, który wykonał pracę. Nie, rozmawiam teraz ze Snitchem. Nigdy pan nie dostaje takich informacji. Okej. Jedno zdanie. Generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy mamy podejrzenie, że ktoś popełnia przestępstwo, porywa, ucieka przed policją, ma przy sobie broń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego, w takiej sytuacji automatycznie mam obowiązek najpierw kogoś takiego poddać, zakuć i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dopiero wtedy legitymujemy człowieka, legitymujemy siebie, sprawdzamy, czy nie ma czegoś nielegalnego, etc. A ty do mnie mówisz, bo ja ze Snitchem rozmawiam teraz. I wtedy ewentualnie... No dobrze, to chodźmy na komendę. Jest puszczany. Ręce do góry. Uciekałeś takiego kola na radiu, dostałeś. Ręce do góry, bo żyje we 3 tasera. Podnieś ręce do góry. To może teraz mnie wylegitymujesz, jestem z FIB i pojedziemy ręce na komendę to wyjaśnić. No widzisz, nie da się ręce z tobą rozmawiać. Ręce do góry podnieś. Pojedźmy na komendę, wyjaśnij. Ręce do góry podnieś. Zaciskam cię kolana, wyciągam kajdanki z kabury. Jak pójdzie kulturalnie na dół, to nie musisz go zakuwać. No, ponownie dociskam kolanem, wyciągam kajdanki z kabury i zakładam kajdanki. Niestety już było za ciężko. Za chudy był niestety. No faktycznie chciałeś porozmawiać, Grzegorzu. Ręce do góry podnieś, ręce do góry podnieś, ręce do góry podnieś, ręce do góry podnieś, ręce do góry podnieś. Ale ty myślisz, że będziemy rozmawiać na środku sali operacyjnej, naprawdę? To jest mi powiedział, że jak kulturalnie pójdę, to mogę iść bez kajdanek, no co mnie zakuwasz? Uciekać. I zacząłeś uciekać. Czemu nie wykonujesz poleceń komendanta? Ale powiedział, że jeżeli po tym tejzerze pójdziesz dalej spokojnie, nie poszedłeś. Okej, możemy zrobić wara, kiedy powiedział. Nie wiem, jak chcesz, to mogę cię puścić wolno, nie ma problemu. Chcesz puścić cię wolno? No pewnie. Uciekaj. Dzięki, na razie. Wygrałem z tobą psychicznie, dominacja. Żartowałem, kurwa. No nie wiem, no stary, no nie możesz tego wyjaśnić za chwilę. Musisz aż być taki, nie wiem... Musisz się do mnie strzelać od razu? Ale... Kurwa, czy ja do ciebie strzelam? No ty nie, dałeś kod zero. Przestań się sugerować tym, co ci dookoła wszyscy krzyczą, bo to zupełnie nie jest... Prawda, chociaż raz spójrz... Powiedział to na radiu ktoś mi. Błagam cię. Nie, no nie będę tak tiltował, czat. It's okay. Tylko po prostu irytuje mnie to, że ja dostaję tapa jak na pierdolonym husaria RP jakimś, a potem jest, ale my chcemy pogadać. Czemu nie chcesz ze mną pogadać na komendzie? Bo nie chce mi się tracić 2 godzin czasu przez tapa losowego. Najlepiej najpierw mnie zajebać, potem siema, chcesz ze mną porozmawiać? To może nie strzelaj do mnie. No nie wiem, no kurwa. Nie, no na spokojnie, są 2 próby. Ale to, wiecie, mój tilt, czat, i myślę, że się zgodzicie, nie zejdzie ten tilt, nawet jeżeli ja będę teraz odbity. Bo tu nie chodzi o to, że jestem w kajdankach. Jestem w kajdankach ostatnie 3 dni na serwerze. Tu po prostu chodzi, w jaki ja sposób jestem teraz w kajdankach. Jak będę odbity, ja i tak będę tak samo stiltowany, nawet mi 1% nie zejdzie. Bo jakby, ja wierzę w moją ekipę. Moja ekipa jest mega mocna. Nawet, czat, gdybym dostał tą kulkę i to wszystko by się stało, no nie? To nie byłbym mat, gdybyśmy na przykład siłą wzięli tą Ritę, no nie, czat? To mnie najbardziej tiltuje. Poszedł call od nieznanego detektywa, że ona jest porwana. Nie wiem, kurwa. Nie, serio, gdybym wbiegł na to i mówił poddaj się i bym z nią jechał i bym wpadł, to bym stwierdził, no kurwa, czego oczekuję? No porwałem sędzinę, to mnie napierdalają. Ale kurwa. Wszystko przygotowane, dokumenty i wszystko, a i tak ona jest porwana, mimo że wsiadła dobrowolnie. No nie, no trzymajcie mnie, kurwa, to co ja chcę zrobić? As we speak, ja już mam woda pobranego. Wszystkie wody, w razie jakby któryś był usunięty. Dlatego się nie odzywałem pół szpitala. Człowieku, nie ma problemu. Nie ma woda, jest dowód. O kurwa. Dobra, ustawić się. O ile zakończę go. O ile zakładam? On nam zajeżdża za plecy. Tak jak co wczoraj. Tak jak wczoraj. Tak jak wczoraj. Spokojnie, więziarka do środka. To ty się poddaj. Tak? Się schowaj jak najbardziej. Nie kraczcie, słuchaj, nie kraczcie, dobra? To dobrze, że tutaj jesteśmy. Żebyśmy czasem czegoś nie zobaczyli. Tak, to też się cieszę, panowie. No ale to niech zgadnę. Nie pana decyzja, tylko tajnego detektywa. Tak jest. Jebane, nie mieć własnej woli. Bo jestem klatkiem. Jestem... Dzień dobry. Zrozumiała mnie głowa, tak. Okay, byłem w więźniarce. Tak, zapraszam. Pan podbiegnie jeszcze tutaj. Dobra, ja podbiegnę. Bo on mnie musi skuć mnie. Tak, to już podbiegniemy, pana skuje. Dobrze, oczywiście. Cześć. Cześć. Kim jesteście? Nikim jestem. Szkoda, że porwaliśmy Ritę. Ja nie. No ja. No mamy jechać z terenami? No... Nie wiem, to już pana decyzja. Chyba, moja decyzja? Nie wiem. No ja robię to, co wy mi mówicie.
Nie, no to jest pana decyzja. A co się dzieje? No, on się zastanawia, że nie chce z wami jechać. Nie, ja zapytam się, czy mam z tymi wsiadać. Jeżeli mi każecie, to oczywiście. No, no oni... nie, jak chcesz, to biorę tylko twoich kumpli. Byłeś na dokładkę, no to myślę, że cię wezmę od razu. To jesteś zatrzymany, czy nie? Jestem zatrzymany, tak. No to nie chcesz spi***ć. Oczywiście, że chcę spi***ć. No właśnie. Chciałem jeszcze trzymać akcję, że jestem agentem, ale w sumie do kogo ja mówię? No chyba do policji. Nie. Ja? Nie. Dobra. W sumie racja, ja dalej udaję, że jestem agentem. Odgrywałem, a jesteś... No tak, ale potem sobie stwierdziłem, że tylko my ze sobą to robimy, także na luzie. No, aha, rację. Aha. Dobra, siedzi w samochodzie. Severo będzie ruszać i ósemkę dawajcie. Severo rusza? Severo możesz ruszać. Tak, ruszajcie Severo. Do detektywa! Dobra, trzeba jakoś to tak ogarnąć. Tiger, daj spokój, w ogóle się nie przejmuj. Co by się nie stało, nawet jak się wyjdzie za minutę, w ogóle nie jestem zły i daj spokój. Jedź ich. Tego szefa od razu następnym razem rozpoczęli, by nie mieli szefa. Ja dobra, mam tego detektywa roz... nieznanego. Czy wy macie radio? Ja nie mam radia w razie czego. Przełożyć do was, tak gdzie pani nie tego widzieć, nie? Wszystko za nami? A nie za tymi bandziorami? Właśnie, jedziemy na pierdolę, jak ktoś na puentę. Ja mogę, tylko ja nie mam broni. Dobra, ja jestem koło ZT, tam. Ja jestem koło ZT. Za mną, kurwa, cała brygada antyterrorystyczna plus Hellcat. Wiesz co, Tigerku, mam tak to jest, jak się ze mną jeździ. Ja wiem. Wziąłeś z kiepską osobę do pojazdu. Raczej ci nie odpuszczą. Dobra, słuchajcie. Ej. Dobra, chłopaki, jak coś... To był mój aimbot, widzowie, no tu robił się. Jak coś to La Puenta, a później to wam powiem. Czyli co, w razie na ja uciekam, czy co robię? No. Dobra. Oni tylko czekają, aby mi złoma zajęła. Ja mam te digero. Albo na Maze Bank Arena ją no, zamknąć. No zapierdalam po prostu i czekam aż Maverick. Ale ja później nic nie. Opis jest agentem FI. Może po prostu tego mi brakowało. Opisu, widzowie. Czyli moja wina. No widzicie? I to jest, widzowie, ja po prostu moja wina. Trochę paliwo, Tigerku. Mamy lipę z paliwkiem, albo ja tak widzę. Pamiętaj, nawet jak wpadniemy, to jeszcze jest konwój do więzienia, nie? W ogóle się nie przejmuj, w razie czego. Bo to jak jest? Uciekamy na dwie fury, 2x7, tak? Czyli jakbyśmy dojechali na bombienie, to my przywieziemy po prostu tak naprawdę więcej szkody niż pożytku. Bo... ty dojedziesz się strzelać, ale dojedzie też 7 policjantów. Dlatego oni muszą sp***. No. Dobra, mów mi, Tigerku, co się dzieje. Dobra, bo już po prostu powiem ci, gdzie biegniesz i biegniesz. Zaraz, wjeżdżam na 2-4 i biegniesz na... tu zaraz w lewo, tak. I przysiadam się do kogoś, czy co? Na pierwsze piętro mam wjeżdżać? Dobra. Dobra, tu już wszyscy. Tak, i tam będzie czekał mój człowiek. Leć. O k***. Dzięki. Siema. Tiger jest właśnie wolny, wszystko jest na nas. Ja nie widzę paliwa w tym pojeździe. Dobra, o Jezus. Jest. Mamy? Dobra, zajebiście. O, przynajmniej no, Tiger wolny. Się już poszli. Ten agent. Mam z osą do czynienia, czy z kim? Si. Siema, osa. Dobrze cię widzieć. Wiedz, że będzie wszystko na nas, choć do momentu aż mnie nie zostawisz gdzieś. Sztafeta nie, jest taka, tak zwana. Ty, a jakbym wypił giga animal drinka i cały dzień byłbym psem, to też bym był ścigany. A ten k***a, Reksio coś podejrzany trochę. Poddaj się, my chcemy tylko porozmawiać. Wiem, jestem w razie ubrań. Daj za to. Wyskakuj i ukryj się tam. Dobra. Za to. Da się przeskoczyć. Ekran off. Ja chcę, żeby mnie ze stream snajpowali. To by było tak piękne. Nie pierdolę. Dobra, myślałem, ja pierdolę. Co tu się wydarzyło? Czemu oni jadą za nim? Ty dwóch to sobie wyjechało. A, zobaczyli? O, ja wiem, co się stało. Zobaczyli, że go nie ma. Pomyśleli, że się przesiadłem. Bez sam. Bul. Długo wytrzymujesz pod wodą, bo to wielki finał H2O, wystarczy kropla, jestem Arielką. You mad? Otwórz głowę.
Jest Jon, champion. Podaj się, ty się poddaj. Dzięki za to ubanie. Celowałem mam do ciebie. Mam go, postrzelony. Jest i. Postrzelony, mam go. Kreatywny. Jest postrzelony, wycelował do mnie z broni. Celowałem do ciebie pierwszy. Nie. Zanim wyjąłeś broń. Nie celowałeś. Celowałeś. Celowałem. Nie celowałeś. Nie, spokojnie. Unlucky sytuacja. O, pomocy, k***wa! Lecarzy. Snip naciskał, żeby wszystko dokładnie szukać. Ciekawe dla czego. Biorę. Go zajeb. Awarik zostawiam. Awarik zostawiam. Tigerku. Jedź, stary. Rozumiem, że tylko Montana ci sprawdził. Wszyscy jeździli dookoła piwa. Na spokojnie. Ja w ogóle, stary, ja wiedziałem, że on już do mnie idzie, tego chciałem podać, ale m***ał banie. Wyjął broni, bo ja cały czas do niego celowałem. Sadek. Nie wiem, nienawidzę tych kurde papa. Uważaj, ty ja pił... Naj. Szkoda. Było dobrze. Tutaj w lewo, proszę pana. Jasne. I tutaj przez drzwi podwójne. I do lewej, do windy. Idziemy z nim do windy już. Chyba jedziemy, przepraszam. Zacik! Stop w takim razie, nie? Już wiedziałem, że jest skutowana jeden raz. O, ty s***a, no to konwój stop chyba, panie, ty kompojęcie. Ta. No, ostrzelają, no nie no. Patrz, pitują twojego, on ma zagrożenie. Pitują ciebie, weź się zatrzymaj, człowiek. Boże, umieramy wszyscy! Dawać, k***a! Nigdy wam tak nie wykibicowałem, nasi! Zacik ich, proszę, ja mogę iść do więzienia! Wybierzcie ich na Winriga! Znaczy, PS18 powraca? Ojcz, ty wracasz, mówisz konwój stop. Co pójdziesz, Arduino, konwój stop, nie możesz wracać, no nie wiem, człowiek... Konwój stop, o k***a, ja wiedziałem, że jest otwarte. No trudno, dzisiaj to i tak w tej skali. Już wracam, przepraszam. To był trochę ryzykowny. Teraz zamknięty. Ty, bo nie wiedziałem, że jest... A co pan nie zamyka? Dobra, zeskocz, dawaj na prawo, zeskocz, nie masz psychy. Przejechałem się w tym momencie tętnicę! Gryzie mnie, chłopie. Przepraszam. Jezu. Jedziemy dalej. Zaraz zrobię l***a mojemu mikrofonowi po prostu. Strzały, tętnica, pit, meteoryt na ziemię i event Fortnite, Ariana Grande, koncert live, ale dalej jedziemy. Nic nas nie zatrzyma. Patrz, zatrzymamy się w momencie, kiedy będzie idealna pozycja. Ja, jak będziemy na komendzie i będzie bunkier na komendzie. Coś chyba nas uderzyło z tyłu, ale nie przejmujemy się. Zatrzymuje konwój na Karłowcu. Konwój stop! No, konwój stop w końcu. Zatrzymał się, uciekaj. No, dobrze, uciekaj. Wznawiam konwój. Nie mogę, jest jeden, jestem zakuty, widzowie. Stary, ja w ogóle... Ale co ty mówisz? Zrobi się więcej niż trzeba, naprawdę. Tylko po prostu na niektóre rzeczy nie ma rady. Dziękuję, naprawdę. Co by się nie działo, to dziękuję. Fajnie, że tak możemy zmobilizować wszyscy. Renesans. Strzały. Jezus. Oj, no teraz to już chyba wypada się zatrzymać. Jedziemy dalej. Chyba jak zatrzymać konwój, widzowie? Nie da się zatrzymać konwoju. No chyba robi uliczkę, on próbuje uciec. To ale unik. Zatrzymuje konwój chwilowo. Chwilowo zatrzymuje konwój. Cześć. Z góry, strzela na samej górze. Dokładnie tam. Najważniejsze to doraszować, widzowie, do odpowiedniej miejscówki, żeby była przewaga. Jedziemy na komendę, k***wa. Kurwa, jedziemy dalej. Donald Davis, pan Karl Harris, tak? Witam serdecznie, tak. Jestem agentem FIB, mam swoją odznakę. A dlaczego pana nie ma w naszej bazie? Bo jestem agentem FIB, undercover. To w takim razie, a jest pan obywatelem naszego kraju, prawda? Tak, jak najbardziej. W takim razie poproszę pana numer SSN. 5392. Mam tam swoje inne dane. Mój dane z SSN to Andrew Glizda. 5392. Jak najbardziej. Może pan zobaczyć w moim dowodzie. Mogę panu podać tutaj dowód do ręki. Kurczę, zmienił się pan. Tam są fałszywe dane.
Proszę bardzo, proszę zobaczyć mój dowód do ręki. Imię, nazwisko moje prawdziwe. SSN Andrew Glizdy. Nie znam Andrew Glizdy. Więc proszę mnie nie pytać o Andrew Glizdy. Są tam tymczasowe dane na czas mojej operacji. Bardzo ciekawa sytuacja się wydarzyła. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy, czekajcie. Hmm? Jeżeli pan jest śpiewcem, to jakim cudem pan miał konwój w tym momencie? Dobre pytanie. Thanks. Sytuacja zaczęła się od tego, że na kodzie pomarańczowym zostałem ranny. Nikt się nie wylegitymował, takie mamy... Dobrze. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Oczywiście, proszę. Cała sytuacja zaczęła się od tego, że pan zaczął uciekać. Tak. Dlatego może zacznijmy od tego. 324, numer odznaki, sierżant James. Znam pana dobrze. Ciekawe, ja pana poznałem dzisiaj pierwszy raz, jak wysiadł pan z samochodu i zaczął uciekać. Dobrze, i teraz oczekuję na pana odznakę, jeżeli pan takową posiada. To proszę mi dać telefon, prześlę panu cyfrowo. A ktoś telefon jakiś luźny? Telefon i kartę SIM byle jaka. Nie mam ani SIMki, ani telefonu. Poprosiłbym telefon i jakąś kartę SIM. Rozumiem, że nie dostanę. Niestety nie mogę włączyć telefonu bez karty SIM. Spokojnie, wszystko Mogliśmy to zrobić na miejscu, ale zaczął pan uciekać. Oczywiście, zacząłem uciekać, ponieważ mam takie procedury, gdyż sędzia Garcia jest bardzo ważnym celem i w momencie, kiedy wysiadają do mnie radiowozy albo przynajmniej jakieś samochody i zaczynają celować, mam polecenie, aby abandonować misję i uciec. Mhm. A pana koledzy takie nie mają? Nie mam. Simka zaraz przyjedzie, ja niestety nie mam. Byle jaka simka, nie musi być. Bo ja ale nie miałem. No, jak pan zaczął przeglądać moje prywatne wiadomości. Ja nie miałem żadnej karty SIM przy sobie. Nie może przyjechać moja karta SIM, gdyż żadnej nie miałem. Ale ja mu powiedziałem jakaś. Jakaś, rozumiem. Ja nie będę przeglądał, po prostu muszę wysłać cyfrowo. A. Nie ma znaczenia. Mogę prosić jeszcze o imię tego sędziego, bo pan powiedział o nazwisku. Rita Garcia. Rita. Czyli pan ją chronił? Nie, chciałem ją przesłuchać. Ona była tam dobrowolnie, może zeznać, że była dobrowolnie. Nikt nie był porwany. Chciałbym przesłuchać Rita Garcia. Odnośnie porwania przez pana Fostera, które miało miejsce 2 dni temu. Reszty nie mogę powiedzieć. Okej, w takim razie rozumiem, że ktoś odpowiedni z wydziału policji dowiedział się o tym, że pan będzie ją przesłuchiwał, bo jest to sprawa prowadzona przez nasz departament. To szefowie się muszą dogadać między sobą. Ja tylko wykonuję polecenia. Czyli szef osobowo twierdzi, że pan nie zna imienia i nazwiska, bierze udział w tej sprawie. Poczekaj, Jerry. W takim razie, na pewno swojego przełożonego pan zna. Sonny Wrightwill. Oczywiście, numer telefonu do niego. IAA. IAA, tak? Tak, pisał do mnie dzisiaj. No, niestety nie mogę się dodzwonić. Szkoda. Niemniej jednak, byłem ścigany za porwanie, mimo że nikt nie był porwany. Nie, był pan ścigany za ucieczkę. A to dlaczego... I podszywanie się pod agenta federalnego. Podszywanie się, proszę bardzo. Czy już pan uzgodnił, że nie jestem agentem? Dopóki nie zobaczę pana odznaki, bądź nie potwierdzę pana tożsamości. Szanowny panie, u pana jestem niewinny do momentu udowodnienia winy. Ja się nie podszywam do momentu, już udowodnię, że jestem. Jestem niewinny, jest domniemanie niewinności. To nie działa w drugą stronę, że ja jestem poszukiwany przez fałszowanie dokumentów, no chyba, że udowodnię coś. Nie. Pan nie był poszukiwany, pan był ścigany cały czas. Za? Za ucieczkę przed nami. Byłem ścigany za ucieczkę. To co się działo przed ucieczką? Przed ucieczką mieliśmy to, co pana kolegom tłumaczyliśmy, którzy jechali z panem w radiowozie. Mieliśmy podejrzenie, że sędzia jest porwana. Stąd wystarczyło ją zapytać. Państwo wysiedli w pięciu, zaczęli do niej celować, do nas i powiedzieli, proszę wsiadać szybko do radiowozu. Wystarczyło zapytać, wszystko okej? Okej. Ja rozumiem, ale takie mamy procedury. Ostatnio procedury bycia bydłem? Zrobiliśmy to samo. Procedury, żeby poddać wszystkich w radiowozie zamiast zapytać? Można było jej wysłać SMS-a, wszystko okej. Okay. Ona dobrowolnie przed dojem wsiadła. Można z monitoringu doju zobaczyć. Poczekaj, Spectre, bo pan tutaj słusznie jakoś przeskoczyć pewne fakty. Nie, poczekaj, Jerry, poczekaj. Mm-hmm. Szanowny panie, mm-hmm. W momencie, kiedy zrobiłby pan to samo, co swoi koledzy, którzy nie stawiali żadnego oporu. Mm-hmm. Miały inne procedury. Tak, na miejscu mm-hmm. Zapytalibyśmy się pani sędzi, czy była porwana. Jeżeli by potwierdziła, że nie była porwana, to na miejscu wylegitymowalibyśmy pana, tak jak ale dlaczego nas trzeba legitymować? Sędzina jedzie nieporwana w samochodzie. Dlaczego każdy musi być legitymowany? Wystarczy się zapytać, wszystko okej? Okay? I on powiedziała, tak, wszystko okej. Okay. Moglibyśmy jechać dalej. Po co jakaś szopka z jakimś poddawaniem wszystkich? Pan jako agent federalny... Jestem zdumiony, że pierwszy rozkaz, jaki był, to żeby sędzina wsiadła do radiowozu i gdzieś odjechała.
żebyśmy... Nie, nie żeby... Tak, wjechała, tak było. Żeby wsiadła do radiowozu. Tak było, odjechała. Nie, żeby wycofała się. Wycofała, no to radiowóz się odjechał. Ją, przed czym? Gdyby... Gdzie jest domniemanie niewinności? Nie... Domniemanie niewinności? Tak. Szanowny panie. No, no słucham. W takich przypadkach... W jakich? Ale jaki był przypadek, że ona znajduje się w samochodzie? To był ten przypadek ekstremalny? Tak. To ona mieszka w doju. Śpi, budzi się na doju, cały czas jest na doju. Jak sędzina znajduje się poza dojem, dwie ulice dalej, to już jest przypadek. Jest to ekstremalna sytuacja, w którym trzeba zebrać 6 jednostek i poddać samochód. Nie, to nie jest przypadek. My cały czas byliśmy, jesteśmy w kontakcie z nią. Ta, no, no to super! Jeżeli... No to skoro nas informuje, no to w takim razie chyba, jeżeli jesteście w pełnym kontakcie z nią, no to chyba nie ma żadnego problemu. Oczywiście, że tak. Miała zabrany GPS, simkę, cokolwiek. Żebym mógł zobaczyć jego odznakę? A mogę coś dopowiedzieć, Spekter, bo cały czas tutaj nie została poruszona kwestia jedna. Proszę pana, była sytuacja taka i to jest historyczne. Sędzina miała zagrożenie życia, przez co względem niej są też wprowadzone pewne procedury, które obowiązują poza chociażby departamentem i w innych miejscach, gdzie jej życie może być zagrożone. Każde przebywanie jej z osobami, które są dla nas w jakimkolwiek sposób podejrzane, jest jednoczesnym zagrożeniem. Nie jest, dlaczego jest podejrzane. Dobrze, ale spokojnie. Jeszcze dalej. Co najważniejsze, cała sytuacja wzięła się też stąd, że dostaliśmy bezpośrednią informację na radiu podczas jednego z pościgów za prawdopodobnie Nicolo Carbonarą. Informację, że sędzina została porwana. Dlatego, gdy ją tylko ktokolwiek zauważył, to zostały wdrożone procedury mocniejszego zareagowania na sytuację, ponieważ była informacja, że została ona porwana z doju. W takim razie poproszę, czy ja... Od kogo? Od kogo? Nie podam panu tych informacji. Bo nie było takich informacji. Oczywiście, że były takie informacje. Nie było takich informacji. Jest na to bodykam 9 funkcjonariuszy, no. To wystarczy jeden. Smutana, który za mną. Odpuściliśmy jeden pościg za... Ja wiem, że poszedł call, że jest porwana. Bardziej mnie ciekawi, skąd osoba kolująca stwierdziła, że jest porwana. No ale nie wiem tego, no. No, nikt tego nie wie. Tego nie wie nikt. To musi pan zrozumieć też perspektywę osoby. Ale ja się, ale czy ja do pana mam jakiś problem? No to pan powinien nas zrozumieć w tej, no to już w proszę proszę o osobę prowadzącą, ale nie wiem, kto jest prowadzący. Zaczął rozmawiać ze mną ten pan, proszę bardzo. Jerry. Bo państwo się ze mną wykusają, a finalnie jest, ale przecież ja tego nie decyduję. No to z kim mam rozmawiać? Jak najbardziej. Mnie tylko intryguje jeden fakt. Proszę. Przypytać. Podczas wymiany na szpitalu, mm-hmm. gdzie był wymieniany szef policji, czyli? Ja nie wiem. A, jeżeli chodzi o wymianę, to ja się zapytałem policji, czy ja mam wsiadać do bandytów? I państwo powiedzieli, że to jest mój wybór. Wstałem obok pana. Że to jest mój wybór, a ja powiedziałem, że ja nie mogę wybierać. Bo jeżeli ja wybiorę, żeby nie wsiadać, to może wasz szef zginąć. Ja nie mogę decydować, to wy negocjujecie, nie ja. Ja nie jestem w tej sytuacji negocjatorem. Ale ja tutaj nie mam żadnych pretensji do tego, że pan wsiadł. Mhm. Mnie zastanawia jeden fakt. Mm-hmm. Za chwilę panu to zacytuję. Proszę bardzo. Włączę sobie tylko urywek z własnego bodyka. Proszę sobie włączyć, oczywiście. Osoba, która prowadziła wymianę, prowadziła ze mną negocjacje, bo byłem negocjatorem w tym momencie, zapytała się, czy nie chce pan spierdolić. Cytuję. Powiedział pan, oczywiście, że chce spierdolić. Oczywiście, na to chce być więziony. Chodzi o farce, bo i tak nikt nie wierzy, że jestem agentem. No tak, no a ktoś mi wierzył? Czy ktoś mi wierzył? Wasz szef nie zostałby porwany, gdyby ktoś mi w końcu uwierzył, ale nikt mi nie chciał uwierzyć. Więc chcę skończyć tą farsę, chcę być wolny. Dalej chcę być wolny, jak najbardziej. Ciężko jest uwierzyć osobie, która zamiast... Rok drugi. Nie, szkolenictwa nie FIB, tak zwana adaptacja do sytuacji. Mhm. Polega to na tym, że jeżeli wasz funkcjonariusz jest w zagrożeniu przez to chce się z nim współuchwalić i powiedzieć mu to, co on chce usłyszeć, aby w końcu wasz człowiek był wolny. Więc jeżeli on powiedział, chcesz uciec, to ja mówię, tak, oczywiście, że chcę uciec. Jeszcze jakieś pytania ma pan do mojej pracy? Fantastycznie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Super. Natomiast, działając w takich sytuacjach... Nieważne, co mówisz, żeby szybko i z pewnością siebie widzowie, nie ma problemu. Drugi rok? A jasne, że na drugim roku, no co to a na którym? Pan powiedział, i to cytuję tutaj prawie 1:1, że nasz high command i nasze szefostwo wie o pana operacji... Nie, powiedziałem, żebyście się dogadali. Nie. Proszę pana, mogę to panu zaraz dokładnie zgrać i puścić na dyktafonie, co pan powiedział do mnie, kiedy się zacząłem do pana pierwszy raz odzywać. To wycofuję te zeznania. Pan... Nie zostały mi przedstawione prawa, ja nie wiem, co jest przeciwko mnie dawane. Sekunda. Ja się zapytałem, wchodząc do komendy, czy zna pan swoje prawa, pan powiedział, że pan zna doskonale swoje prawa. Pan i tak ma obowiązek mi je przedstawić. Oczywiście, że pan zna, to... To się dogadajcie z szefostwem, na wy ze mną rozmawiacie, skoro podobno szefostwo wie. Chce z nimi gadajcie, a nie ze mną. Właśnie, a co jestem prezesem?
Śledztwo poinformowało nas, że nie wie nic na temat jakiejś operacji przesłuchania Rity. To mnie wsadźcie się do więzienia za ucieczkę. Poza tym są ważne kwestie. Proszę mnie wsadzić do więzienia za ucieczkę w takim razie. Nie możemy pana wsadzić. Czemu? Bo tak jak pan stwierdził, jest domniemanie niewinności. Więc jedyne co w tym momencie możemy zrobić... To? Jedyne co w tym momencie możemy zrobić, tak jak pan powiedział, biuro jest nieczynne, poza godzinami pracy. Może pan zostać tu w celi? Nie, chcę iść na wyrok. Przyznaję się, do ucieczki. Już nie ma domniemania niewinności. Proszę mnie wysłać na wyrok. Ile jest za ucieczkę? Spekter, chodź do chwilę do nas na bok, bo... Chwilkę, dobrze? Naprawdę. Przyznaję się do winy ucieczki. Robisz coś, to zrobił wszystko, żeby ci nie wyszło. Wszystko, człowieku. Ucieczka przed LSPD to jest 20 miesięcy na $500. Dobra. Jeden fakt mnie tylko zastanawia. To już będzie niestety zagadką. Tak? Tak, tak, tak. Ale to prosty. Proszę bardzo. Czego pan próbował ubić funkcjonariusza, który pana transportował? Jestem pierdolnięty. To napaść jeszcze. Lecę do więzienia. No to 45 na 1000. Dobra. To jest zjebane mówienie im, żeby mnie wysłali, ale jak chcą grać skryptem, no to kurwa, no to mnie wyślij w takim razie, jak tak bardzo chcesz. No nie wiem, no. A ciebie wyślę na więzienie, jak to nie twój SSN? Nie może. Dlatego jest teraz obecnie error z obu stron. Ponieważ policja chce zagrać skryptem, a skrypt nie pozwala mnie wysłać. I co teraz? Błędne koło. Chwila, bo służby więzienne. Oczywiście, jak najbardziej. Wyrok wystawiony, niech ktoś cię na więzienie tepnie. Okej. Okay. Wiecie, dlaczego wymusiłem, żeby z Proximem to zrobić? Proxim jest w miarę w porządku. Droga krzyżowa dobiegła, k***a, do końca, widzowie, dzisiaj. Droga krzyżowa dobiegła do końca.